Wielokrotnie w różnych programach mówię o degeneracji elity władzy w Polsce. Ci ludzie, którzy nami rządzą, nie są w żadnym sensie elitą, czyli nie mają ani jakichś większych walorów moralnych, duchowych czy intelektualnych. Różne zbiegi okoliczności, przeważnie jakieś koneksje rodzinne, katokomunistyczne albo wybijanie się w niemoralności i w schlebianiu innych doprowadziły ich na szczyty władzy. Ale nie zawsze tak było i mam nadzieję, nie zawsze tak w Polsce będzie. Zaintrygował mnie Psalm 51. On mówi o grzechu króla żydowskiego, króla Dawida. Wdał się najpierw w grzech seksualny, potem popełnił zbrodnie zabójstwa i potem się nawrócił. To pokazuje, że no, każdemu różne, nawet bardzo poważne przewinienia mogą się przydarzyć. Cały ten psalm jednak pokazuje, jak bardzo ten człowiek żałuje, jak chce się naprawić. Tu psalm, werset 18, albowiem ofiar nie żądasz, a całopalenia, choćbym ci je dał, nie zechcesz przyjąć, czyli wie, że nie można kupić sobie Bożego przebaczenia. Na koniec mówi: ofiarą Bogu miłą jest duch skruszony, sercem skruszonym i zgnębionym nie wzgardzisz, Boże. Ale to jest oczywista oczywistość. Ale zobaczcie werset następny. Oczywiście przeprasza, oczywiście żałuje, oczywiście chce się poprawić, ale ma świadomość, że jego upadek, że jego grzech może wpłynąć na cały naród. Zechciej w łasce swej dobrze czynić Syjonowi. Odbuduj mury Jerozolimu. Wtedy przyjmiesz prawe ofiary i tak dalej. To jest władca, który wie, że jego poziom moralny, jego życie duchowe ma wpływ na cały naród.